Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale ustaliliśmy, że najpierw będzie o polsko-rumuńskim pojedynku. Zgadza się? Tak, bo muszę podkreślić, że Iga Świątek doskonale wyciąga wnioski z meczów, bo przypomnę, że w zeszłym roku grała z Soraną Kirsteą, wtedy wygrała w trzech setach, przegrała pierwszego, odwróciła losy meczu. Natomiast... Poczekaj, jeszcze jest Irena Rybaki, poczekaj, bo do tego dojdziemy. Ja wiem, że my wszyscy chcielibyśmy już widzieć polską tenisistkę w finale w Indian Wells, ale ta rywalka naprawdę jest wymagająca, o czym Iga nie tak dawno się przekonała. Tak, podczas Australian Open to tylko wspomnę, że to było 16 zwycięstwo Igi w tym sezonie i jeśli chodzi o turnieje Sunshine Double, czyli właśnie turniej w Indian Wells i turniej w Miami, który Iga i w zeszłym roku jeden i drugi wygrała, to dołączyła do grona takich tenisistek jak Steffi Graf i siostry Williams, którym tylko to się udało, czyli wygrana 16 spotkań z rzędu. Zaraz powiem, jakie... Agata stoi po jasnej stronie, a ja stoję po ciemniejszej. Ale patrząc na to, jak Iga Świątek wyciąga wnioski, ja zaraz powiem, co ja sądzę o tym meczu i co moim zdaniem będzie najważniejsze w starciu z Jeleną Rybakiną. Posłuchajmy Igi Świątek, co myśli przed tym spotkaniem. No dobrze, to się jednak, mimo wszystko to jest wypowiedź z konferencji prasowej, tak. To się wszystko układa w jedno zdanie. Postaram się nie popełnić tych samych błędów. A zatem? Tak, poprzednie spotkanie skończyło się 6-4, na razie jest 1-1, ale moim zdaniem właśnie najbardziej kluczowe to będą te dwa elementy, czyli pierwszy serwis, który musi Iga mieć wysoki procent pierwszego serwisu, żeby nie dać Jelenie Rybakinie po prostu się zdominować w tym elemencie. Rybakina jest po spotkaniu trzysetowym z Karoliną Muchową, natomiast no, jest to taka tenisistka, jak wiemy, chyba jedna z najspokojniejszych. I co ciekawe... Powiedzieć o nim, że jest wulkanem energii, tak, to mocna wszystkie przesada. Emocje tłumi w sobie zdecydowanie, to i po wygranych, i po przegranych. Jest. Ale taka ciekawostka, jest to jej pierwszy półfinał turnieju rangi 1000, pomimo że na koncie ma już zwycięstwo wielkoszlemowe w Wimbledonie i finał tegorocznego właśnie Australian Open. Tak jest. Miejmy nadzieję, że będzie rewanż. W drugim półfinale... Francis Tiafoe z Daniłem Miedwiediewem i żaden z tych tenisistów jeszcze nigdy nie triumfował w Indian Wells, więc będzie po prostu nowy mistrz turnieju w Kalifornii. Tak jest, Agata Bochanek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej tenisa na pewno jutro. Teraz skoki narciarskie. Skoczkowie od tygodnia nie mają chwili wytchnienia. Po zawodach turnieju Rower w Oslo oraz Lillehammer czas na Vikersund. Dziś rozegrano prolog. Dziękuję. Przed sobotnim konkursem indywidualnym najlepszy z Polaków, siódmy był Dawid Kubacki.